Czekaj, głupie, czekaj. Bierzesz tak, jakbyś babcię klepał. Zobacz. Wyprostowana ręka. Łokciu. A prosta lewa i prawy prosty. No dobra. U siebie obrót. Nie, jeszcze raz. Patrz na mnie, tak. Powoli. Ale z siłą. Dobra robota, synu. Hej. Czyjesz dalej. Ja dobra. For some storming on these chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Get your boy whole weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I try out your whole plan. Lay your ass down for the 3 seconds. No to do jutra, trenerze. Cześć. Do jutra, do jutra. A to nic prostego, chłopaka. Dobrze, prawy prosty, dobrze, lewy prosty, dobrze. Ja dziadku, to był przecież prawy prosty. Jak kolesa w ryj walniesz, on nie będzie wybrzydzał, tak? I dalej, dobrze. Teraz przywal najmocniej jak potrafisz, no. Ale dziadku, nie chcę mi się zrobić krzywdy. Przywal, przywal. No dobra. O, co ty dziadka chcesz zabić? Zwariowałeś, Bożeż, ty kochany. Cała druga wojna i przed oczami przeleciała. Matko jedyna, Messerschmitt ci w rękę chyba zainstalowano, bo... Czas do pracy, kurde. A nie. Ja już nie trwałem. Ja trener teraz. Co ja miałem? A, walka! No tak, no muszę iść. A więc chcę się upewnić. Dobrze pan zrozumiałem, że mam walczyć z tym, jak? Z rokiem. Z rokiem, no właśnie. A wie pan, że walczyłem miesiąc temu z Rysiem z Ukrainy? Niech pan zgadnie, jaki był wynik wtedy. Nie wiem. Otóż wygrałem. Później poprosił mnie o rewanż. I niech pan teraz zgadnie, jaki był wynik. Nie wiem. Otóż znów wygrałem. A niecałe 2 miesiące później dostałem ofertę walki z Paczkowym z Ukrainy. Wielki bokser. Szybki, technika jest dobra. I niech pan zgadnie, jaki wtedy był wynik. Wygrał pan! Otóż nie. Rozchorowałem się. Ale w sumie jakbym z nim walczył, to na pewno bym wygrał. Ale co, będę sobie psuł reputację taką walką. A jak tam ten Rocky? Inteligentny jest jakiś? Bardzo rozgarnięty i inteligentny chłopak. Może mi pan wierzyć. A wygrał jakąś walkę? Ujmę to tak. Do tej pory nie przegrał żaden. No to powiem panu, że to wszystko przemyślę i dam panu znać.
Słuchaj, Rocky, nie uwierzysz, załatwiłem ci walkę. Mówię ci, normalnie ciężko było, ale się udało. Słuchaj, zmierzysz się z Patrykiem Siedlińskim, wicemistrz juniorów 98. Zrozumiałeś? No cieszę się? Nie, cieszę się, ale kiedy? Za tydzień, ale ja nie jestem gotowy, ale... Myśli trener? Nie no, no mogę, no wiem, no sam mówiłem, że no mogę spróbować. Dzięki trener. To pójdę się spakować. Co już? Rocky, już. Koniec? Już. O to chodzi. Dzięki. Dobra robota, synu. Ale śmiesz dalej. Pamiętaj, że jeżeli chcesz z osobą... Jeszcze raz. Tak nieprofesjonalnie? Profesjonalnie, to jeszcze raz. Lewy prosty dobrze, prawy prosty dobrze. Cholera, wszystko mi się miesza. Panie, jak wiesz, bo widać, że to jest łopaty komunalne. Będzie widać wszystko. To jest Hollywood. To jest magia, tak? Nie ma, czy będzie dobrze. Nie wiem. Dobrze, pan rozumiem, że chce pan, żebym walczył z tym. Tak? Nie, chyba nie.